zostawiała w Olsztynie, Mrągowie, Sopocie. W Mrągu jest to jej pierwsza wystawa, co uważam za swój osobisty sukces, naprawdę. Wszyscy Państwo, którzy znają Panią Jankę, przyznają mi rację, gdyż jej skromność i w cudzysłowie wieczne niezadowolenie ze swoich prac odsuwało nieznany termin jutrzejszą wystawę. I dopiero przyciśnięta do muru poddała się. A to stało się w grudniu tamtego roku. Obiecała i oczywiście z korzyścią dla nas wszystkich jest wystawa. Jej prace zdobią prywatne domy nie tylko w Polsce, bo również w Niemczech, w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych. Jak sama twierdzi, w rysunku stosuje cudze techniki i jedną własną. Młodzież odetchnęła od niej, to naprawdę są słowa pani Janki, nie było, że to moje. Młodzież odetchnęła od niej po 40 latach nierównej walki o artyzm tego świata. Przed Państwem bohaterka dzisiejszego zamieszania, dzisiejszej wystawy, pani Janina Siedlacka. Teraz ja. Na tle kraty? Ośrodkowi Kultury Wojskowej, że zaryzykował i wystawiały pracę, a szczególnie Eli Markowskiej, bo ona zawsze tu robi wystawy. No, bardzo mi miło, że Państwo przyszli, znajomi, nieznajomi, właściwie wszyscy jesteśmy znajomi. Także serdecznie witam. Wystawa jest związana z Dniem Kobiet, zobaczcie, zbiega się, bo to tak. Kobieta organizuje, kobieta rysuje, rysuje sprawy kobiece, rysuje też kobiety. Tym, którzy są zawiedzeni, że nie ma pejzaży jak duszek, czy jakiś natur, no postaram się nadrobić, może przyszła wystawa będzie miała coś takiego realistycznego. Na razie, jako stara nauczycielca, ja zawsze staram się nawet mimowolnie przemycić jakieś treści kształcące. I otóż właśnie rysowanie główną linią, jak Państwo widzą, nawet ta pajęczyna symbolizuje jakąś linię życia. Linia w ogóle ma wielką wymowę. To jednocześnie z czymś takim podobnym do nici, nić porozumienia i w ogóle wiele takich no, aspektów, linii i kresów. I jeszcze co? Proszę zwrócić uwagę na te tytuły Państwo mają. Nauka samotności. To są głównie rysunki zrobione z linii i ja prosiłabym, co jeszcze? No prosiłabym, chciałabym, żebyście czytali rysunki jak nowele, a nie jak SMS. Czyli troszkę dłużej wywoływali jakieś skojarzenia. Tak po kolei jako jakiś reportaż. To było kiedyś, ten cały zestaw był w Olsztynie i też proszę tak patrzeć, jak czyta się historyjki obrazkowe. Bo jak mówiłam, jestem nauczycielica, bo zawsze coś tak musi tak być, jak mówię. Jak bym to sobie życzyła. A resztę, jeżeli naprawdę któreś z tych wrażeń są też panią szczególnie bliskie, czy tak odbierają bezsenność, czy inaczej, no będzie mi miło, jeżeli któryś z tych obrazów będzie nam wspólny. A poza tym zachęcam, rysujcie swoje kłopoty, swoje bezsenności. I do zobaczenia na przyszłej wystawie kogoś z Państwa. Życzę dużo wrażeń. To wszystko, dziękuję bardzo. Akcentem wystawy uważamy za otwarty. Proszę bardzo, szampan, paluszki, proszę się częstować. Nie,
Przede wszystkim gratuluję Ci za to, że podjęłaś ten trud i że zdecydowałaś się. No, gratuluję Ci. Thank you.